W chorzowskim skansenie odbył się Dzień Ziół, podczas którego można było kupić zioła wykorzystywane jako przyprawy w lecznictwie, a także te do tworzenia bezalkoholowych leczniczych nalewek. My mieliśmy szansę spróbować jednej z nich i porozmawiać o wykorzystywaniu ziół. Dzisiaj w skansenie Dzień Ziół. Proszę powiedzieć, jak zioła mogą być wykorzystywane? Oj, to temat jest bardzo szeroki. Zioła to przede wszystkim korona bioróżnorodności. Od samego początku człowiek obserwował naturę, obserwował roślinki, rozpoznawał i zawsze towarzyszyły człowiekowi jako pożywienie i jako lekarstwo. Właśnie, jako lekarstwo. Uważa Pani, że to działa dalej? Już w XXI wieku, kiedy mamy różne metody, to czy zioła dalej same w sobie działają? To nie działa tylko w XXI wieku, ale 21 wieków i dalej będzie działo. Będzie działało i tak się będzie działo. To jest przecież lekarstwo z natury. Natura jest tak stworzona według wzoru matematycznego. Wszystko w naturze jest potrzebne. Jedno jest właśnie lekarstwem, jedno jest pożywieniem i chemia. Te wszystkie specyfiki, które są sztuczne, do końca nie wiemy, jak nam pomagają. Natomiast człowiek jest cząstką natury i wszystko, co w naturze jest, na ziemi, na tym naszym pięknym domu, o którym mamy wszyscy dbać, wszystko jest w relacjach, czyli człowiek jest w relacjach z przyrodą i ta przyroda służy człowiekowi, tak jak człowiek służy właśnie ziemi. Co tutaj możemy znaleźć na tym stoisku? Bardzo różnorodne, tak jak zioła są różnorodne, więc mamy tutaj nalewki, bezalkoholowe nalewki, które są wyciągami z ziół, z młodych pędów sosny, z mniszka lekarskiego, który też jest świetnie oczyszczający, jest doskonały na przeziębienia. Czyli nalewki też lecznicze, tak? Nalewki lecznicze, oczywiście. Zawierają pożyteczną mikroflorę, która wspomaga organizm w walce z chorobami, wymiatając patogeny i zasiedlając na przykład przewód pokarmowy, a zdrowy przewód pokarmowy to jest początek zdrowienia. Zdrowa, oczyszczona wątroba dzięki nawłoci, dzięki nagietkowi na przykład, to jest właściwie początek zdrowienia. Zdrowy żołądek, zdrowe pH w żołądku. Czy samemu, jak sobie kupimy zioła, też możemy sobie coś takiego zrobić? To jest trudne? Nie jest to trudne. Tutaj mamy demonstracyjny balon, który właśnie zawiera zioła. I jest na etapie końcowym już fermentacji. Za chwileczkę możemy z tego zlać fantastyczną nalewkę probiotyczną, która służy ludziom do uzdrawiania. Probiotyki służą nie tylko do uzdrawiania ludzi. Probiotyki zawierają się również w naszych preparatach do uzdrawiania ziemi. Ogólnie to jesteśmy zrzeszeni w kręgu ludzi zdrowej ziemi oraz w koalicji Polska Wolna od GMO. I propagujemy zdrowy styl życia, propagujemy również probiotechnologię, czyli technologię XXI wieku, pro-życie, w przeciwieństwie do anty-życia, czyli antybiotyków w XX wieku.